Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się sytuacją, kiedy pojemność i indukcyjność się ujawniają, a linia obciążenia przemienia się w nieznaną elipsę obciążenia. Wcześniej omawialiśmy kilka trudności związanych ze zrozumieniem zalet używania linii obciążenia i poznaniem ich znaczenia. Wtenczas nie mogliśmy uwzględnić kilku aspektów stosowania linii obciążenia. Pozostają tajemnicze dla wielu ludzi, w tym wielu inżynierów, których wykształcenie powinno wyjaśnić im ten temat. Lina niekoniecznie leży po stronie umiejętności czy wiedzy inżyniera, ale rodzaju podejścia często stosowanego w nauczaniu tego przedmiotu. Obciążenie reaktancyjne. Kiedy reaktancja jest włączona do obciążenia lampy, linia obciążenia staje się eliptyczna. Fakt ten jest dość powszechnie znany, ale niezbyt często właściwie zrozumiany. Najpierw rozważmy zależność między napięciem a prądem w czystej reaktancji. Kiedy mówiliśmy o napięciu i prądzie w rezystancji, każda zmiana przyłożonego napięcia powodowała proporcjonalną zmianę prądu przepływającego przez rezystancję. Napięcie na rezystancji i przepływający przez nią prąd zawsze zmieniają się w zgodnej fazie, w związku z czym linia obciążenia odpowiadająca rezystancji wygląda jak linia prosta. Jednak w reaktancji napięcie i prąd nie zmieniają się w fazie. Zwróćmy uwagę, zanim przejdziemy dalej, że elipsa reprezentująca napięcie i prąd w reaktancji nie jest w żaden sposób tak uniwersalna w zastosowaniu, jak linia prosta reprezentująca opór. Elipsa reprezentuje zmienność napięcia i prądu w reaktancji tylko dla jednej częstotliwości i tylko jednej amplitudy sygnału. Zmiana amplitudy sygnału zmieni rodzaj elipsy, a zmiana częstotliwości zmieni jej proporcje. Aby jednak zaoszczędzić zbytniego angażowania się w związek między częstotliwością a amplitudą, łatwiej jest uznać samą reaktancję za zmieniającą się, niż próbować dopasować częstotliwość do kształtu. Przyjmując zmienność napięcia i prądu w reaktancji przebiegu sinusoidalnego przy jednej określonej częstotliwości, napięcie w indukcyjności wyprzedza prąd o 90 stopni. Napięcie osiąga maksimum, gdy prąd wynosi 0, a zanim prąd osiągnie maksimum, napięcie wynosi 0. Jest to pokazane w zależnościach na tym rysunku. Jeśli te przebiegi zostaną wprowadzone jednocześnie do wejść pionowych i poziomych oscyloskopu, wyświetlany przebieg będzie elipsą lub okręgiem. To jest właśnie podstawa do rysowania elipsy reprezentującej linię obciążenia czystej reaktancji. Omówmy sobie sytuację czystej reaktancji i idealnej lampy. Zastosujmy to teraz do teoretycznej charakterystyki lampy, a nie do praktycznych, ponieważ krzywizna praktycznych charakterystyk lampy wiąże nas z komplikacją zniekształceń. Pochyłe linie na tym rysunku reprezentują charakterystyki prądu anody względem napięcia anody dla różnych wartości przyłożonego napięcia siatki. Tak więc sinusoidalna zmienność sygnału wejściowego siatki będzie wymagała, aby punkt pracy na tych krzywiznach poruszał się tam i z powrotem po tych nachylonych liniach w sposób sinusoidalny, aby dostosować się do przyłożonego napięcia siatkowego. Zależność między napięciem a prądem anodowym, po której następuje ten ruch, będzie kontrolowana przez reaktancję. W czystej reaktancji, którą teraz rozważamy, występuje przesunięcie o 90 stopni między przebiegami napięcia i prądu, więc wynikowy kształt musi być eliptyczny w postaci z osiami elipsy pionowej i poziomej. Proporcje zostaną określone przez wartość reaktancji, którą reprezentuje elipsa. Używając skali użytej do wykreślenia krzywych prądu anody w funkcji napięcia anody, reprezentowanych przez nachylone linie, reaktancja jest wyrażona przez stosunek obu osi elipsy. Cała długość osi poziomej, czyli maksymalna szerokość elipsy, reprezentuje całkowitą fluktuację napięcia, podczas gdy długość osi pionowej, czyli maksymalna wysokość elipsy, reprezentuje fluktuację prądu. O tym, że zmiany napięcia i prądu są pokazywane pod kątem 90 stopni, świadczy punkt przecinający osie w punktach maksymalnej i minimalnej wartości drugiej wielkości. Maksymalny prąd, który jest wierzchołkiem elipsy, występuje, gdy napięcie ma średnią wartość reprezentowaną przez pionową oś elipsy. Maksymalne napięcie znajduje się na poziomie osi elipsy, która reprezentuje średnią wartość prądu. Należy zrozumieć, że ta elipsa może reprezentować reaktancję indukcyjną lub pojemnościową. Po prostu wyobraźmy sobie, że punkt na elipsie obraca się w przeciwnych kierunkach.
Indukcyjność można przedstawić przez obrót w prawo. Zaczynając od lewej strony na osi poziomej, znajdujemy się w położeniu maksymalnego spadku napięcia na indukcyjności, a więc w położeniu prądu średniego, ale z prądem poruszającym się w kierunku maksimum. Od tego momentu łatwo prześledzić kolejność w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podobnie ta sama elipsa może reprezentować reaktancję pojemnościową. Zaczynając w tym przypadku od punktu maksymalnego przepływu prądu, prąd ten będzie narastał w pojemności, aby wytworzyć maksymalne napięcie. Maksymalny prąd jest reprezentowany przez górną część elipsy na osi pionowej, a maksymalne napięcie przez lewy koniec osi poziomej. Przesuwając się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, można prześledzić kolejność działania z czystą pojemnością. Główna trudność polega jednak na tym, że ponieważ prąd płynie tylko w jednym kierunku, napięcie powinno nadal rosnąć i rosnąć w tym kierunku, a nie następować cyklicznie. Oczywiście, aby osiągnąć ten wynik, do tego obwodu potrzeba byłoby kilka innych elementów, ponieważ lampa z samym kondensatorem jako obciążeniem anody nie pobierałaby prądu. Przy rozważaniu układu pojemnościowego elipsa ma zatem tylko wartość teoretyczną. Zwróćmy uwagę, że punkty, w których elipsa styka się z nachylonymi liniami reprezentującymi ekstremalną wartość napięcia siatkowego dostarczanego przez generator sinusoidalny, nie pokrywają się ani z maksymalnymi warunkami napięcia, ani z maksymalnymi prądami reprezentowanymi przez końce odpowiednio poziomej i pionowej osi elipsy, ale znajdują się w punkcie pośrednim między nimi. W praktyce odpowiada to faktowi, że czysta reaktancja jest zasilana ze źródła rezystancyjnego, a wartość rezystancji jest wskazywana przez nachylenie linii reprezentujących krzywe napięcia anody w funkcji prądu anodowego dla różnych przyłożonych napięć siatki sterującej. Nachylenie tych linii odpowiada oporowi dla prądu przemiennego lampy. Gdyby te linie były pionowe, co reprezentowałoby lampę o zerowej reaktancji, czyli rezystancji dla prądu przemiennego, skok napięcia siatki odpowiadałby skokowi napięcia anody, maksymalnym i minimalnym wartościom napięcia siatki dotykającym elipsy na końcach osi poziomej, które odpowiadają z maksymalnym i minimalnym skokiem napięcia anody. Gdyby linie charakterystyki dla lampy były poziome, co przedstawiałoby lampę o nieskończonej rezystancji dla prądu przemiennego, ekstremalne wartości napięcia siatki dotykałyby elipsy na jej górze i dole, odpowiadając maksymalnemu i minimalnemu prądowi. Jednak praktyczne wartości oporu dla prądu przemiennego dotykają elipsy w punktach pośrednich. Pokazuje to, że zarówno prąd, jak i napięcie w reaktancji mają przesunięcie fazowe od napięcia sterującego przyłożonego do siatki sterującej, chociaż związek między napięciem i prądem w samej reaktancji jest ustalony przy różnicy faz wynoszącej 90 stopni. Zmiana wartości oporu zmienia nachylenie linii prostej reprezentującej opór jako linię obciążenia, ale zmiana wartości reaktancji zmienia proporcje elipsy, która ją reprezentuje. Zakładając stałe napięcie przyłożone do reaktancji, długość jej osi poziomej będzie stała, ale wysokość osi pionowej będzie zależeć od prądu, który jest zależny od wartości reaktancji. Stąd zmniejszenie o połowę reaktancji, która powoduje, że pobiera ona dwa razy więcej prądu, spowoduje również, że reprezentująca ją linia obciążenia będzie miała oś pionową dwukrotnie wyższą. Zmiana amplitudy sygnału będzie oznaczać, że elipsa będzie się powiększać lub zmniejszać, zachowując jednakowe proporcje. Ze względów praktycznych zwykle nie jest konieczne rozważanie wpływu zmian amplitudy, ponieważ będziemy głównie zajmować się tym, co dzieje się, gdy eliptyczna linia obciążenia jest używana przy stosunkowo niskim poziomie sygnału lub na poziomie odpowiadającym maksymalnej zdolności obsługi sygnału przez lampę. To, co się dzieje między tymi warunkami, nie musi być szczegółowo rysowane, ponieważ jeśli przyjrzymy się skrajnościom, środek automatycznie dopasuje się do tych linii. To tyle, jeśli chodzi o rozważenie teoretycznie czystej reaktancji. W praktyce zwykle zajmujemy się obwodami, w których reaktancja jest połączona z rezystancją. Przykładem jest przypadek, w którym reaktancja kondensatora sprzęgającego staje się znacząca, także obciążenie anodowe lampy
składa się z rezystancji równoległej, czyli rezystancji obciążenia anody i rezystora siatkowego, ale kondensator sprzęgający wprowadza dodatkowo składnik reaktancji. Inny przypadek dotyczy lamp mocy, gdzie obciążeniem nie jest czysta reaktancja, ale głośnik, który ma różne składowe reaktancji w swojej impedancji przy różnych częstotliwościach. Jaki jest najlepszy sposób podejścia do kombinacji oporu i reaktancji? Zastanówmy się nad impedancją praktyczną przy lampie idealnej. Najprostszym i najbardziej praktycznym podejściem jest rozważenie linii obciążenia oporowego o określonej długości jako punktu początkowego. Następnie wyobraźmy sobie reaktancję, która ma być dodana jako składnik szeregowy lub równoległy z oporem. Jest to najbliższe temu, co dzieje się w praktyce. Reaktancja kondensatora sprzęgającego jest na przykład dodawana jako element szeregowy z rezystorem siatkowym. Składniki reaktancji w obciążeniu głośnikiem są dodawane szeregowo z rezystancją cewki drgającej, oczywiście mnożonej przez współczynnik dopasowania impedancji transformatora głośnikowego. Ten rysunek przedstawia konstrukcję elipsy łączącej w szereg rezystancję i reaktancję. Punktem wyjścia jest nachylona linia reprezentująca opór. Pionowa elipsa kropkowana przedstawia składową reaktancji złożonej elipsy pokazanej linią ciągłą. Zauważmy, że pionowe ekstrema tych dwóch elips są równoległe, co wskazuje, że w obu występują te same skoki prądu. Wyskok napięcia, reprezentowany przez ruch w poziomie, jest największy na pochyłej elipsie, przedstawiając łączną impedancję rezystancji, linia pochyła, i reaktancji. Pionowa, kropkowana elipsa. Nachylona linia i połączona elipsa leżą pomiędzy ukośnymi liniami reprezentującymi to samo napięcie siatki. Wskazuje to na efekt dodania reaktancji szeregowo z rezystancją przy zachowaniu tego samego napięcia zasilania siatki sterującej sygnałem. Stosując tę metodę można narysować rodzinę elips, jak pokazano na tym rysunku, reprezentujących kolejno rosnące wartości reaktancji szeregowej z tą samą stałą wartością rezystancji i przy użyciu tego samego napięcia występującego na siatce. Za to ten rysunek przedstawia sposób zastosowany do wytworzenia elipsy reprezentującej równoległą kombinację reaktancji i rezystancji. Tutaj znowu punktem wyjścia jest linia obciążenia rezystancyjnego. Ukośna elipsa to linia obciążenia złożona, a kropkowana elipsa składowa reaktancyjna sumy. Zauważmy jednak, że w tym przypadku dwie elipsy znajdują się między tymi samymi równoległymi liniami pionowymi, czyli skoki napięcia są równe, a elipsa złożona leży między tymi samymi krzywymi napięcia siatki, co pierwotna linia rezystancyjna obciążenia. Na tym rysunku jest pokazana rodzina elips reprezentujących stałą wartość rezystancji bocznikowanej, kolejno mniejszymi wartościami reaktancji. Wyjaśnialiśmy sobie teoretycznie, jak to może wyglądać, a zobaczmy, jak impedancja w praktyce się zachowuje z lampami rzeczywistymi. Praktycznym celem rysowania eliptycznych linii obciążenia jest pokazanie, jak reaktancja w różnych pozycjach obwodu wpływa na zniekształcenia wytwarzane przez lampę. Dlatego musimy narysować eliptyczne linie obciążenia na praktycznych charakterystykach lamp, a nie na tych idealnych, które były używane do tej pory. O wiele wygodniej jest, żeby zorientować się, w jaki sposób wprowadza się eliptyczne linie obciążenia, użyć idealnych charakterystyk lamp. Wtedy nie angażujemy się w zbyt wiele rzeczy naraz. Teraz widz jest dobrze zaznajomiony z charakterystyką lamp dla triod i pentod oraz z rysunkami, które pokazują wpływ reaktancji dodanej szeregowo lub równolegle do rezystancji jako linii obciążenia dla tych dwóch odmian lamp. Nie są one całkowicie dokładne, ponieważ dla wygody elipsy są rysowane jako prawdziwe elipsy. W praktyce bardzo trudno byłoby narysować dokładną linię obciążenia dla złożonego obciążenia reaktywnego, uwzględniając efekt zniekształceń. Głównym powodem jest to, że gdy tylko zniekształcenie pojawi się, reaktancja nie jest już stałą lub prostą wartością, jaką można przedstawić w postaci prawdziwej elipsy. Obecność zniekształceń oznacza, że na wyjściu obecne są częstotliwości inne niż oryginalne, sinusoidalne wprowadzone na wejście. Występują również w różnych proporcjach przebiegu prądu i napięcia na obciążeniu ze względu na fakt,
że reaktancja jest różna dla różnych składowych przebiegu wyjściowego. Możliwe jest oszacowanie wynikowego kształtu, jak pokazano to na tym rysunku, który przedstawia przypuszczenie kształtu wypadkowej linii obciążenia w obszarze zniekształceń, co byłoby pomocne w wykreślaniu przebiegu napięcia i prądu w obciążeniu. Jednak we wzmacniaczach lampowych nie jest tak ważne określenie dokładnego stopnia i ilości zniekształceń, jak stwierdzenie, czy w wyniku wprowadzenia reaktancji powstaną znaczne zniekształcenia. Można to dość prosto pokazać, stosując metodę przyjętą na tych rycinach, które właśnie widzicie, gdzie pokazane są prawdziwe elipsy, a niepoprawna linia obciążenia z uwzględnieniem efektu zniekształceń. O występowaniu zniekształceń świadczy, podobnie jak w przypadku linii obciążenia rezystancyjnego, wychylenie elipsy w obszar, w którym zbiegają się kolejne krzywe charakterystyki lampy. Tam, gdzie to nastąpi, zniekształcenia są nieuniknione. Aby jednak uniknąć zniekształceń, elipsę należy trzymać z dala od tych obszarów. Z rysunków, które oglądamy, możemy wywnioskować następujące ogólne zasady. W triodzie praca w reaktancji, która bocznikuje normalne obciążenie rezystancyjne, w końcu spowoduje zniekształcenie. Podczas gdy reaktancja rzeczywista, połączona szeregowo z normalną rezystancją, obciążenia nie wprowadzi znacznych zniekształceń. W pentodach lub tetrodach reaktancja szeregowa z normalnym obciążeniem rezystancyjnym prowadzi do obszarów zniekształceń, podczas gdy reaktancja bocznikująca ma tendencję do odchodzenia od tych obszarów. Z tego ostatniego wniosku możemy zobaczyć, dlaczego pentoda jako lampa mocy działająca z głośnikiem ma tendencję do powodowania ostrej prezentacji dźwięku. Wzrost impedancji głośnika, występując przy dynamicznym rezonansie głośnika w obszarze 100 Hz i ponownie w górnym końcu odpowiedzi częstotliwościowej ze względu na indukcyjność cewki głośnika, prowadzi do obszarów zniekształceń, w wyniku czego powstają zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne. Aby przezwyciężyć część z nich, kondensator, który był zwykle umieszczany od anody do masy stopnia wyjściowego pentody, zanim wprowadzenie globalnej pętli ujemnego sprzężenia stało się tak popularne, przynajmniej częściowo wyeliminowałby zniekształcenia na końcu wysokich częstotliwości. Kondensator ten wprowadziłby reaktancję bocznikową zamiast szeregowej, wytwarzanej przez głośnik, a wypadkowa linia obciążenia byłaby całkiem zadowalająca z punktu widzenia charakterystyki pentody. Pozwoliłoby to nie tylko uniknąć nadmiernego uwypuklenia wysokiej częstotliwości wytwarzanych przez stopień pentodowy, ale także pozwoliłoby uniknąć zniekształceń na tych wysokich częstotliwościach, również charakterystycznych dla tego układu. Widzimy więc, jak bardzo ważne jest uwzględnienie reaktancji w projektowaniu wzmacniacza lampowego. Wiemy też z tych rozważań, że pentody są bardziej czułe na zmianę impedancji od wartości obliczonej, czy to w kierunku mniejszej wartości lub większej, i jeszcze bardziej są wrażliwe na zmiany reaktancyjne aniżeli triody. Stąd też wśród audiofili taka popularność triodowych wzmacniaczy asymetrycznych. Pora już zakończyć to spotkanie z Wami. Mam nadzieję, że wiadomości, które przedstawiłem w tym filmie na podstawie artykułu pana Kroharsta, przydadzą się Wam przy projektowaniu wzmacniaczy lampowych. Mam nadzieję, że te 3 odcinki o linii obciążenia uzupełnią Wasze wiadomości w stopniu równie dobrym, jak usunięty film o minimalnych zniekształceniach przy projektowaniu lampowego stopnia SE. Był to film numer 4. Niestety on w tamtej formie już nie wróci. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do następnego razu.